Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed Underground 2. Co będziemy robić? Dzisiaj będziemy robić wyścigi. Będziemy przechodzić ostatnie etapy gry, dlatego że już zbliża się wielki koniec. Nie wiem czy... Czego nie wiem? Nie wiem czy uda mi się wszystko dzisiaj przejechać. No patrzcie co za typ. Najgorszy typ. Ale jeśli się uda, to będzie ciekawie. Natomiast mówicie, tak przejść tą grę na 100%. No dobra, przejdę tą grę na 100%. Będę musiał wykonać wszystkie wyścigi. Nie wiem, czy wszystkie wam pokażę, ale już naprawdę sporo ich przejechałem. Poza jakby tutaj wizją. Więc niewiele mi zostało i zaraz sobie sprawdzimy, ile właściwie mam w karierze tutaj procent. Zresztą jeździ się całkiem przyjemnie. Mam naprawdę fajne fury już. Skyline'a, tego Eclipse'a. I są to naprawdę szybkie bryki, więc nie będzie problemu, żeby to wszystko sobie po prostu poukańczać. A przy okazji sprawdzimy, jakie ciekawe bodykity będą właśnie do Skyline'a. Mówiliście o tym, że mój Skyline wygląda znowu jak kupa gówna. Nie wiem, czy kiedykolwiek on dla was wyglądał dobrze. Ale... no cóż, wywaliłem wszystkie naklejki. Na razie mam tu takie światła głupie z tyłu i karbonowe zderzaki i progi. Może to później zmienię, zobaczę, bo coś tam ktoś mówił, że można to teraz wszystko wywalić, to jest nieważne. Byleby tylko na chwilę mieć te 10 punktów, tak? Nie wiem, ja nie będę ryzykował, na razie tak będę jeździł. Natomiast... tak, chcę sobie sprawdzić te bodykity, bo też widziałem, że dosyć ciekawe są na innych filmach. No ja pierdzielę. Dobra, i tak to wygram, bo to jest łatwe. Mamy kilka jeszcze wyścigów z okrążeniami po świecie do przejechania. Także myślę, że będę miał teraz dużo roboty. No ale to nic, wszystko trzeba sobie wykonać po kolei. Mówiliście o zakończeniu, spoilerowaliście mi coś, że ma być ciekawie dosyć. Jeśli chodzi o URL i tak dalej. Kto nie jest w temacie, może sobie poczytać komentarze z poprzedniego odcinka. Ja natomiast nie będę tutaj spoilerował, więc jak coś to nie moja wina. Zresztą nie pamiętam w ogóle zakończenia, jak dokładnie ono wyglądało tutaj. Mam nadzieję, że będzie ciekawe. No a ja w międzyczasie moim Skyline'em dojeżdżam do końca tych zawodów. O, właśnie. No i co, pisaliście w komentarzach także jeszcze jedną rzecz, żebym Nitro dał, jeśli chodzi o moc Nitro, to żeby dać je pół na pół. I myślę, że to nie jest wcale głupi pomysł, dlatego że ono za szybko się kończy i czasami po prostu, no cóż, jest za krótkie i za mało nam tej mocy daje, tak? Więc dajmy sobie Nitro na, no powiedzmy tyle. Zmieńmy sobie na drag. Na dragu dajmy sobie nitro. O, będzie na tyle, dobra. Zmieńmy sobie na drift. Na drifcie nie trzeba. Zmieńmy sobie na URL. I na URL zmienimy sobie na takie nitro. Ok. I teraz powinno być wszystko ok. Zapisujemy profil, wychodzimy z tuningu. I wychodzimy do eksploracji. I zobaczcie sobie, jak teraz wygląda moja mapka. Mamy tutaj kilka wyścigów. Pojawiły się zawody URL tutaj. Tutaj są te wyścigi, które też mówiliście, żeby ukończyć wszystkie. Pewnie jest jeszcze sporo ukrytych. No i teraz tak, jak wygląda City, coś tam. Aha, to można przybliżenia wybrać. I teraz procent. Mamy tutaj ukończone 67%. To jest jeszcze połowa gry prawie do przejścia. I no właśnie, jak z tymi wyścigami URL, mamy 21, a ile do stage 5? To jest ten ostatni stage, mamy na 76%, z zawody URL mamy jeszcze aż 3 do przejechania. World Events, no tego też jest troszeczkę, dlatego zacznijmy sobie od tego najgłupszego i najludniejszego, czyli URL. No i dobra, tutaj mamy ostatnie okrążenie na ostatnim wyścigu w zawodach URL. A weźmy sobie kamerę z maski. I tutaj mamy naprawdę bardzo szybki wyścig, więc pokażę wam. To jest bodajże ostatni, bo mamy tutaj 4 okrążenia, a na 4 okrążeniach zawsze są 2.
wyścigi w zawodach URL, więc powinien to być ostatni, no jeśli nie będzie ostatni, to trudno. Okej. O, zobaczcie, doganiają mnie fajansiarze jedni. No ale damy sobie radę. Zobaczcie, jak szybko. Skyline jest naprawdę fajny, tylko właśnie, brakuje mi w nim bodykitu, no nie? Fajnie jakby takowy posiadał. No ale jeden unikalny mam w swoim Eclipse i jest okej. Natomiast tutaj też myślę, że sobie zdobędziemy, jak zdobędziemy te 6 Seagalam, że jak zdobędziemy 100%. O, i wygrałem 7000. Chodźmy do eksploracji. I uwaga, zobaczmy, jak wygląda teraz mapka. Tak, mam te zawody ukończone, mam gwiazdkę do wykonania. I jedźmy sobie najpierw do gwiazd. No i mamy tutaj zdjęcie, chyba ostatni magazyn na tym poziomie. Mamy już 10. poziom mojego Skyline'a, więc wątpię, żeby tutaj pojawiło się coś innego. Niedaleko jest wyścig z okrążeniami. Jego mam nadzieję sobie teraz wykonać, wygrać. No dobra, i on znajduje się zaraz tutaj, czy gdzie? Tu chyba można też pojechać. Okej, i jest. Myk, gotowe. Wow, naprawdę wielki, naprawdę ogromny wyścig. Także będziemy go trochę jechać. Mam nadzieję, że będą tylko dwa okrążenia, no jak będą trzy, to wyścig będzie trwał chyba 2 godziny. 3 okrążenia, no zajebiście. Dobra, draftujemy, zdobędziemy dużo nitra. Wow, przez lotnisko, przez wszystko, masakra. Na razie Eclipse. Jesteś paskudnie stunigowany, twój właściciel naprawdę cię nie lubi. Albo chce po prostu cię tylko do zawodów, a ciebie trzeba wielbić. Więc niestety musiałem cię zramować. I spadaj, koleś. A jedziemy sobie dalej. No i dobra, i zaraz wjedziemy na autostradę i pojedziemy prawie dookoła miasta przez obwodnicę. Co ja gadam, to nie jest autostrada, tylko jakaś obwodnica, no bo autostrada wygląda troszeczkę inaczej. Chociaż w Polsce to by się właśnie nazywało autostradą. No zobaczcie, mam tutaj aż ile? Raz, dwa, trzy pasma, nie? Okej. O, trochę naokoło pojechałem, ale to nic. I tak jestem pierwszy. Zobaczcie, jak ten Skyline pędzi. O, teraz to już na pewno naokoło pojechałem, ale zapomniałem się trochę, bo myślałem, że będziemy jechać dalej, a nie skręcać tutaj od razu. No trudno. O, 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 o. I drift. No, nie udało się, za wolno jechałem, żeby zrobić power slide. Ups, ups. No ciekawy wyścig, ciekawy, naprawdę bardzo szybki. Sporo długich prostych. Teraz gdzie będziemy jechać? Prosto? Jakoś tak. Możemy tu skręcić jakimś takim skrótem. Wykorzystajmy sobie całe nitro, bo tu już za chwilę będzie meta. Uwaga. O, wow, za duża prędkość. Ale to nic, udało mi się wygrać, naprawdę fantastyczny wyścig, fajnie się jechało. Było gorąco. No dobra, wracamy do eksploracji. O, mamy nową gwiazdkę, co to jest? Zobaczcie, coś się nowego pojawiło, Special Events, pojedźmy sobie tam. To jest zaraz tutaj, za mostem. I pewnie będzie trzeba gdzieś dojechać, tak? Teraz zobaczymy, co to będzie. Okej, i już tak, trzeba będzie gdzieś dojechać. Ops, nie złapałem. Uwaga. 45 sekund mam. Dobrze, że się odwróciłem, no bo to jest właśnie tam, skąd przyjechałem pewnie. Albo gdzieś nie opadał, ale 30 sekund to jest mało. Czy ja tam w ogóle dojadę? Cholera, jasna.
Ej, ciężko będzie chyba. Okej. Skręcamy drift, pięknie. 18 sekund. O cholera. 11, 10, 9. I jestem na miejscu. Fantastycznie. Boosted or blown. Yes. No i zapisaliśmy sobie. Sprawdzę, czy to są wszystkie magazyny, jakie miałem do wykonania na tym poziomie. A, chodź tu, stage 5. DVD covers. Tak, mamy wszystkie ukończone. Zostały nam URL-y i wyścigi te zwykłe do ukończenia. No i tyle, także będziemy powoli chyba kończyć. Kurde, przejechałem parę metrów dalej, a zobaczcie, co tu się ukryło. Drag, wyścig drag, fantastycznie. Pojedziemy sobie pięknym skyline'em, wyścig drag. Oh yeah, baby, oh yeah. Perfect shift, oh my gosh. Pierwszy raz w historii, jak gram w Undergrounda, udało mi się trafić perfect shift, man, na starcie. Oh yeah, oh yeah. Dobra. Perfect shift, o! Prawie bym się rozbił. A się udało. Jest, fantastycznie. Gdzie oni są? Ej, słuchajcie, koleś mnie dogania, dogania mnie. Wow, wygrałem chyba milimetrami. Ha! Zobaczcie, 9 setnych, dziesiątych sekund. Wow. No nic, 4000 gotówki, ja pierdzielę. Teraz mi już na nic nie zabraknie, ale powiem wam szczerze, że na nic specjalnie mi już nie potrzeba. No, bodykity jeszcze będę musiał pokupować do wszystkich samochodów, a w tym też do Corolli. No i jeszcze musimy kupić jakiegoś SUVa, no bo bez SUVa 100% w tej grze nie osiągniemy. Okej, tu mamy kolejny wyścig i zobaczymy jego fragment. Kto tym razem będzie się zamieścigał? Wow, Subaru, Peugeot i coś jeszcze, Mitsubishi? Nie mogę zobaczyć teraz, bo świeci mi światłami po oczach, jak się obejrzę do tyłu. Jadę sobie skrótem. Spadaj, Subaru. Fucking shit, jaki kozak. No dobra, pojedziemy tutaj. Tutaj jest trochę korzystnie, z tego względu, że później dobrze ustawiamy się chyba do tego zakrętu. Do tego wylotu, a może i nie. Może nie zbyt korzystnie. Drift, fantastycznie. No i dobra. No tu jest dosyć ciasno, powiem wam. Wow, bardzo ciasno. Ej, ale ci przeciwnicy jeżdżą naprawdę teraz dobrze. Mimo, że to jest poziom trudności normalny. Ha, co wy na to? Skrót! Wow! Wow! What? Jest! Ekstra! Jest! Ekstra! Ale super! Ale żem skopał. Ale naprawdę chcę jeździć jak najszybciej, bo fajnie to wszystko wygląda z kamery, z maski. Yo, man! Brakuje mi tylko trochę muzyki, wiecie. Chciałbym posłuchać tych kawałków undergroundowych, no ale niestety nie mogę wam ich puścić. Pięknie, ukończyłem wyścig na pierwszej pozycji, oczywiście w Skyline'ie. No dobra, czy pojawiło się coś nowego? Nie, musimy wszystkie wyścigi ukończyć. A, nie jest URL, zobaczcie, pojawił się URL, świetnie. No to jedźmy na lotnisko i zróbmy ten najnudniejszy tryb wyścigów Underground 2. Może zanim zajdziemy jeszcze na URL, kupmy szybko jakiegoś SUVa. SUV. Co mam tu do kupienia? Tylko dwa? Nie było czasem więcej? Tak mi się coś wydawało, że były więcej. No dobra, no to weźmiemy co? Hammera czy tego Cadillaca, tak? Cadillac? Hammer? Nie, Lincoln jest jeszcze. O! Nie, wezmę Hammera. O, co? O? Nie. You want trading? Nie! O, chcę oddać tą RX7, no. O właśnie. I bierzemy sobie Hammera. Ale Hammera to sobie później jakby stunigujemy.
Teraz zajmiemy się tym właśnie nieszczęsnym URL-em. O, 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 co to się dzieje? No hard feelings, right? Nikki's in our corner now. Caleb's telling everyone you'll never race again once he's in control. He's crazy. He's crazy. I'll do what I can, but it's up to you now. What good are any of you? Not one of you can take that guy out? Not one? What do you think is gonna happen if he keeps winning? Jest zły. Boi się mnie. All the C-notes falling into your hands. All of it! Take care of it. He ain't gonna walk away from it this time. You just make sure he goes down. None of you gonna walk away from this. Dobra, pokonamy go. Znaczy tych jego przydupasów. No bo z nim na razie nie będziemy mieli do czynienia. On się boi po prostu. On się po prostu boi. O, znowu przejechałem babkę. Zresztą wszyscy ją przejechali. Ja zawsze wszyscy przejeżdżają. Jakkolwiek to zabrzmiało. Okej, draftujemy. Draftujemy za Skyline, bo jest to najszybszy wóz w tych zawodach. Wow, a co to? Pontiac GTO nas wyprzedził wszystkich. I o, masz Pontiac. Wow, 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 wow. Boom. Wszyscy zrobili boom. Trzy okrążenia, więc będą nasz trzy wyścigi. Ale ten Pontiac pędzi, słuchajcie. I on jest jakoś ładniej stunigowany. Hello. Ale wiecie co? Ojej, na tą sztuczkę wszyscy się nabierają. Oh man. Zobaczcie jak pięknie. Nie dadzą mi rady, mówię wam. Nie bójcie się, ze mną nie przegracie. Okej, oto ostatnie okrążenie na ostatnim wyścigu w tym URL. Właśnie wyprzedziła mi Audica. O, Audi TT. Coś tutaj się wychyliło, ale powiem wam, że przez większość wyścigu nie stanowiło jakiegoś specjalnego zagrożenia dla mnie. Co może się zmienić na końcu? Chociaż powiem wam, że poprzednie dwa wyścigi wygrałem, więc nawet jakbym był drugi czy trzeci, wcale by mi to nie zaszkodziło. Do wygrania jest 7000, bo w dodatku cały ten URL poprzedzała jakaś zajebista cutscenka, którą mieliście przyjemność oglądać. A ja wbijam teraz gaz do dechy nitro do końca i osiągnę 300. Jest 300 na godzinę, to jest Skyline, nie jakieś tam badziewia. Fantastycznie. Ostatnie okrążenie kończymy sobie ładnym tutaj triumfem nad wszystkimi przeciwnikami, nad tymi pachołkami głównego naszego przeciwnika, do którego dążymy wielkimi krokami. O, uwaga! Jest, wygrałem. Ile kasiory wygrałem? Chyba 7000 standardowo. Tak jest, 7000 gotówki. No i w sumie to na dzisiaj tyle. Dziękuję wam, że byliście ze mną przez te wszystkie wyścigi. Myślę, że już niedługo będziemy kończyć, no bo zobaczcie ile mi tam zostało. Stage 5 i zostały mi zawody, jedne zawody URL. Ale zwolnimy na troszeczkę i przetunigujemy w następnym odcinku Hammera. Także zapraszam was serdecznie. Na razie.